Cześć, witajcie moi drodzy, kolejny odcinek Fallouta 4 przed nami. Mamy taką misję daną nam przez Prestona, aby oczyścić kino samochodowe Starlight. Dlatego ja się przeniosłem tutaj na stację Bedford, którą mamy oczyszczoną i sami, na razie sami bez Prestona, postanowiłem sobie pójść bez Prestona, spróbujemy oczyścić to kino. Także ja was zapraszam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili. I tak myślałem jeszcze, bo nie widać tutaj, ja zasłaniam głową liczbę amunicji, więc ja może się przesunę tutaj do góry i będzie to troszeczkę lepsze. Zobaczymy, czy nam u góry nie będę tam niczego zasłaniał, ale to się okaże. A tymczasem... Nie, nie, krówko, ja nic tu nie chcę od ciebie. To jest kino samochodowe? No chyba. Ale ja tu nie byłem? Nie, no nie byłem widocznie. Gule. O, gule, na bank gule. No i co? Wow, myślałem, że to... Damn it! O kurde, o kurde. Zostawcie, zostawcie. O chłapa. Wy obrzydliwe. Oto ty, oto ty. Dobra. O, czyściliśmy? Naprawdę? To wszystko? Hu, to powiem wam, myślałem, że to więcej będzie nas kosztowało stresu. A tu proszę. Kino oczyszczone, co tutaj jest? Warsztat. Aha. Nie. Nie, nie, nie. Bardziej. Ajajajajajajaj. Czyli maksymalnie chyba. Nie. Oj, oj, oj. Nie ma sensu tak spinek marnować. O, pięknie. I co tu mamy zrobić? Przeszukać? Kino samochodowe ma teraz dostępny dla ciebie warsztat. Okej. I tu możemy wszystko sobie... Aha. Słuchajcie, możemy te wszystkie samochody poprzerabiać. Zobaczcie. Stal. Wow. Ile stali tu będziemy mieli. Oj, oj, oj. Blisko tej wody nie możemy chodzić. Wow, no to nieźle. Wiem, że to jest żmudne, ale postaram się jak najszybciej to zrobić, żeby wrócić do Prestona. Powiedzieć, że załatwiliśmy. A też trochę będziemy mieli surowców, bo w tym odcinku jeszcze chcę wam pokazać troszeczkę właśnie rozbudowy sanktuarium, więc jeżeli nie jesteście tym zainteresowani, to przepraszam was bardzo, ale chcę właśnie w tym odcinku sobie to sanktuarium, ojejku, pobudować. Możemy wszystko powyrzucać, to już nie jest przydatne. Wszystko zostanie przeniesione do warsztatu. Okej, i to by było w sumie... Czekajcie, jeszcze tu zrobimy. Tu i to by było chyba w sumie na tyle. Jest całkiem, całkiem porządnie. Tu jeszcze weźmy tą lampę. To i to drzewko. Dobrze. Wyjdźmy na chwilkę. Tu mamy taśmę klejącą srebrną, klucz nastawny. Świetnie. Klucz francuski też możemy wziąć. I co my tu mamy zrobić? Czy mamy jakieś zadanie, które nam mówi? Poczekajcie. Zaraz sprawdzimy dane. Znajdź i uruchom zwołujący osadników nadajnik radiowy. Warsztat. Tak. Zdecydowanie nie to. Umocnienia, zasoby. Bandyta? Nie. Rzemiosło? Sklepy? Nie, to chyba nie. Różne może tu. Cel szybkiej podróży. Syrena. Zadzwoń. O, o, o. To? Nie, radio musimy. Placówka to też nie to.
Pułapki. Elektryczność, generatory, światła różne, może tu? Radiowy nadajnik rekrutacyjny. O, właśnie, właśnie. Do po włączeniu przyciąga nowych osadników. Elektronika mamy. Mamy wystarczająco wszystkiego, zdecydowanie. Także, a co tu jeszcze jest terminal? Także możemy postawić w tym miejscu nadajnik. No dobra. Aha. Musimy jeszcze power. No dobra, to jak musimy power, to zobaczmy, czy mamy. Nie to, oto generator jakiś malutki tu wybudujemy, co? 3, o może być dokładnie. W tym miejscu? W tym miejscu. A teraz poprowadź kabel z generatora, który potrzebuje mocy. Dobrze, a gdzie jest kabel? Dołącz przewód. Cyk. W porze? Czy nie w porze? No i co? Cały czas nam tutaj pokazuje. O, jest, dobrze. I porozmawiaj z Prestonem Garveyem. Jako, że oczyszczyliśmy już tutaj te kino samochodowe, ale nie byliśmy jeszcze w środku, więc pozwólcie, że zobaczę, co tu. Fuck! Pułapka. Kolejna. Także ten. Widzieliście. Trochę mi nie pykło. No. Tłumik, o tłumik. Czy muszę znaleźć jakoś, żeby zrobić. Naprawdę. Naprawdę mi nie zapisało. No to moi drodzy, dobra, to w takim razie ja sobie później tam wrócę, a teraz pozwólcie, że tu mamy zadankę jeszcze od Sturgesa. Gdzie to jest? O tutaj, zbuduj łóżka dla mieszkańców. Na razie sobie kino odznaczymy. Zbuduj łóżka dla mieszkańców sanktuarium. Także cyk warsztat. Jedziemy. Struktury nie, meble. Jedziemy meble, nie możesz rozkazać, ja nie chcę rozkazywać psiakowi. Gdzie są łóżka? Siedziska mogą być? Czy to nie bardzo? To nie będą chyba łóżka. Aha, to będzie łóżko. Tkanina, stal, tkanina. Dobrze by było te takie już troszkę lepsze łóżka, nie? Na przykład takie. Trochę stali też zużyjemy, ale stali mamy bardzo dużo, więc myślę, że nie będzie to problem. Ale co, wy tu sypialni nie macie? Ludzie. Tu trochę burdel jest, ja tu nie sprzątnąłem. Dobra, nieważne. Mamy jedno łóżko. Ile musimy? Jeszcze cztery łóżka musimy zbudować, więc pozwólcie, że zajmiemy sobie drugi dom. Postawimy tutaj łóżko. Tu będzie jeszcze, o, tu na przykład będzie miejsce, to jest w ogóle nasz dom. Tu będzie miejsce dla matki z dzieckiem. A tu postawimy jeszcze jedno łóżeczko. Świetnie. Już mamy 60%. I pozwólcie, że jeszcze na przykład w tym domu postawię dwa łóżka i będziemy mieli komplet. Cyk. Tu postawimy jedno. I tu chyba jeszcze w tym pokoju, dokładnie tak, z sejfem. Proszę bardzo, to dla jakiegoś nastolatka. Okej, okay, mamy. Porozmawiaj ze Sturgesem. Dobrze, no to porozmawiajmy ze Sturgesem. Gdzie tylko on jest. Ciekawe, czy nam da kolejne zadanko. Hello. Coś jeszcze mam zbudować? Place to sleep will improve everyone's spirits.
Pewnego źródła czystej wody. Robi się. Zapewni mieszkańcom akwarium czystą wodę. Thanks again. Nie ma za co, mój drogi. To jest też moja społeczność, więc też mi zależy, żeby dobrze się czuli. I teraz tak, zasoby. Woda. Wow. Wymaga 5 energii, ale aż 40 wody daje. Wiecie co? Oczyszczalnik wody. Aha, nie mogę, muszę naukę jedną rangę mieć. Dobra. O. Dobra. Musi zostać zasilony. Zbuduj generator i podłącz go przewodem. Dobrze, to teraz jedziemy z generatorem. Ja bym chciał ten większy generator. Ten. I on produkuje aż 5, więc... No więc spoko. Tu... Nie wiem, czy tu postawię dom, czy tu będzie taki właśnie... ojejku. Czy tu będzie taki mocno... roboczy teren. Ale dobra, na razie nie. Na razie tu postawmy generator i połączmy kabelek. A czemu nie? Nie mogę go połączyć. Co, on jest za daleko? Halo? To ja stąd nie wyjdę. Czekajcie. Bo trochę przesadziłem. A czy jest jakiś radiowy nadajnik? Głośnik? Dang it? Generator. Dobra, wiecie co, to ja go przesunę po prostu. Wybierz. Wstawimy sobie tutaj generator. I teraz myślę, że będzie w porządku. No halo? Dobra, robi się. Zapewniliśmy czystą wodę mieszkańcom. Znowu mamy pogadać ze Sturgesem. Okej. Gdzie on jest? Tutaj cały czas pracuje. Bardzo dobrze. Nikt się nie obija. Sturgis. I feel better already. Knowing we have a reliable supply of clean water. I hope you don't mind me asking for some more help, but our food supplies are running low. Okay. We're gonna settle here. We need to get some crops established. Dobra, biorę się za rośliny. Nie będziemy więcej tutaj się rozwodzili. Zapewni pożywienie 30. Okej. I zasoby. Wracamy do zasobów. Woda, żywność. Można umieścić tylko na ziemi. Co tu mamy? Brzytwo, zboże. Drzewko, owoc, ora. Aha, sporo tego mamy, słuchajcie. Melony. To co? To gdzie robimy? Tu na przykład możemy, nie? Produkcja pół. Jeden, aha. Brzytwo zboża nie mamy, mamy tylko mutowoc. Aha. Musisz przydzielić do tego obiektu pracownika. Mamy też owoce ora. Cztery racje. Dobra, jest 5 racji. Jest w porządku. Tylko trzeba teraz przydzielić kogoś do pracy przy tym. Można jakoś? Poczekajcie. Pracownik przydzielony już do produkcji może pracować na wielu obiektach generujących... Dobra, czy ktoś przy tym pracuje? Halo? Czyli może ktoś powiedzieć? Aha, nie przypisano, czyli...
Nie. Nie ogarniam trochę tego, wiecie? Gdzie jest ktoś? Halo? Czy jest ktoś? Dobra, zagadajmy na razie ze Sturgessem. We need is to get some defenses set up. Then maybe Preston will be able to relax a little bit. I'm on it. Ah, thanks. It'll make everyone feel more secure here. Dobra, musimy jakieś budynki, czy jakieś po prostu umocnienia wybudować, żeby było troszkę było spokojniej. Ale ja nie widzę innych ludzi. O, jest. Jest, 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 jest. Czy ja ciebie mogę gdzieś przypisać? Chodź. O, ciebie przypiszemy. Przypisano do żywności, sama się przypisałaś. No to nice. To tak ja lubię. Dobra, to teraz spójrzmy, gdzie są jakieś, o, umocnienia. Posterunki strażnicze. Posterunek, produkcja D2, 2 punkty obrony. To zdecydowanie postawimy sobie posterunek przy wejściu. Co? W ten sposób? Chyba tak, nie? Dobra. Wieżyczki? Jakąś wieżyczkę trzeba dać. Co tu mamy jeszcze? Aha, znawca spluw. Reflektor. Wieżyczka z laserem. O, co tu jeszcze jest? Ze strzelbą, z ciężkim laserem. Rakietowa. Szy, szy, szy. Dobra, zwykłą wieżyczkę postawimy. Tu? Niech będzie tu. No i go. Aha. Dobra, wieżyczkę odwrotnie postawimy, bo karabin jest z tamtej strony, więc w ten sposób. Dobra, jest ok, mamy niejako takie umocnienia, więc możemy chyba znowu wrócić do pana Sturgessa. Oczywiście. Sleep better at night knowing we have some defenses set up. It's been a long road. But yeah, I think this is it. Home. Feels good. Cieszę się, że mogę pomóc. Well, I appreciate it. Of course, you know you're welcome anytime. My door's always open to you. Windows too. Some of the walls actually come to think of it. I guess I better get back to it. Take care now. No i świetnie, ukończono sanktuarium. Teraz jeszcze tylko, znaczy teraz. Teraz to bym zrobił tamto zadanie, kino samochodowe, jeszcze raz. Bo niestety nas, ładnie mówiąc, wysadziło. Więc o, a może... Może pójdziesz z nami? Chodź za mną. Dobra, i teraz zobaczymy, jak użyjemy szybkiej podróży, oj, przepraszam, jak użyjemy szybkiej podróży, czy Preston pójdzie z nami. Czy on znajdzie się w tamtym miejscu z nami. No, jestem bardzo ciekawy. Nie wiem, czy będę chodził z towarzyszami, czy będę chodził sam. Nie mam jeszcze pojęcia, to się okaże, myślę, że... No, myślę, że niedługo. No, zobaczę, jak w ogóle on sobie będzie radził. Czy będzie... Ochłap... Dobra, zostań w sanktuarium, ochłap. A my? My? O, dobra, jesteś. No to chodź. Spróbujmy pójść do tego kina samochodowego. Trudno tu nie będzie, już raz tu byłem. Tylko mnie pułapka trochę zaskoczyła. Więc będzie tylko kilka kretoszczurów.
Ale jestem ciekawy, jak ty sobie w walce poradzisz. Czy lepiej niż ochłap? Czy nie bardzo? Dobra. O, już mamy. Ładnie. Z biodra. Dobrze. O, stary. Nie trafiłeś. Okej. Oj, myślałem, że to koniec. Czy ich nie było? Nie było mniej wtedy? Albo ten. Albo chłop tak sobie dawał radę. Dobra, załatwione. Oczyściliśmy to miejsce i teraz... Teraz idziemy oczywiście tam. Dobra. Ciekawe, czy będzie tak samo, to chyba było... Nie. Pięknie. Tu co jest? Weźmy sobie wszystko. I warsztat. Mamy dostęp do warsztatu. Tu oczywiście, tak jak wtedy chodziłem, mogę chodzić i wszystko zbierać, ale myślę, że mamy wystarczająco rzeczy, żeby wybudować to, co potrzebujemy. Czyli potrzebowaliśmy nadajnik rekrutacyjny. Nie. Nadajnik rekrutacyjny i... Czemu nie mogę? Dobrze. I malutki generator. Dobra. I podłączamy. Podłączamy przewód. I włączony jest. Dobra. I to powinno być w porządku. Tak, porozmawiaj z Prestonem. Preston. I pięknie, zadanie wykonane. Wykaz profitów. Nie będziemy teraz, bo muszę się zastanowić, nie będziemy teraz wydawać. I co? I Preston, nie masz dla mnie żadnej misji? To jest dziwne, ale dobrze. Teraz postarajmy się jakoś tam wejść. Jak ja mam poznać, że to jest jakaś pułapka? Tu? Stój! Nie, to jest butelka. Fuck! Fuck, uciekaj! O nie, o nie. Dobra. Myślałem, że... Myślałem, że nie żyje, ale dobra, wiecie co? Zapiszmy sobie na wszelki wypadek, bo jak u góry będzie też jakaś pułapka, to żebyśmy nie mieli niespodzianki. Tu jest dach, tu nic nie... Nie ma chyba. Tak, tu nic więcej nie ma, ale u góry może jeszcze coś będzie. Oho, był pan, bądź pani, nie wiadomo, poduszka wypchana słomą, super klej, klucz kombinowany, nabój 10 mm, wędka, szary, czysty garnitur, latarnia, dobra, nic to więcej nie ma, słuchajcie, moi drodzy, myślałem, że będzie coś więcej, ale niestety nie. Tylko spojrzę. Dobrze. Tak więc cóż. Spójrzmy na misję. Kolejną misją jest misja, gdzie mamy się udać do Diamond City.
Więc i nie ma tu żadnych innych misji, które możemy teraz zrobić. Także gdzie w którą stronę to jest? Tam jest, tak? To może ja bym chciał jeszcze w tym, wiecie, w tym odcinku. Nie zostało odkryte. Jeszcze w tym odcinku podejść sobie do Diamond City, a później może sobie kiedykolwiek tutaj oczyścić i próbować odbudować to kino. Tak więc przenieśmy się teraz szybko do fabryki samochodów i z tej o kurde, co za ten. I z tej fabryki samochodów będzie najbliżej do Diamond City. Chociaż myślę, że po drodze będzie tyle przygód, tyle problemów tak naprawdę, że nie dojdziemy w tym odcinku jeszcze do Diamond City, chociaż zobaczymy. Jestem ciekawy. W ogóle jestem ciekawy, czy mój build, który robię, jest niezły. Czy uda mi się po prostu na tym buildzie tą grę przejść. Wiecie co, ja jednak zróbmy sobie ten widok. Ale ja bym broń jednak zmienił ogniwa 358 na pistolet. Mamy dużo amunicji do niego, także weźmy sobie. Okej, okay, tu coś mamy, jakąś osadę. Czy ta woda jest radioaktywna? Nie. Częstotliwość wojskowa. Posłuchaj częstotliwości wojskowej AF-95. Czy gdzieś się zbliżamy, czy jak? Nic na tej częstotliwości nie ma. Dziwne. A co tu mamy na mapie? Patrzcie. Nie ma, ale tu jest jakaś odznaka policyjna, widzicie to? To gul? Nie. O, coś tam się jest. Nie, wydało mi się, że laser. Nie, chyba krowa zmutowana. O. Świat nie przyciąga atmosferą, nie zachwyca. Oh, fuck. Preston, żyjesz? Żyjesz. Dobra. O. Tu się ktoś chyba denerwuje. Tak. Posterunek policji w Cambridge. Pomóż żołnierzom. Preston, dawaj, ze snajpery. Zagrożenie zneutralizowane. A nie, jeszcze nie. Wow, jak one... Jest? Wszystko? Jest. Porozmawiaj z Paladynem. Przechodziłem po prostu. Pest exterminator. I heard you had a feral problem. Evading my questions is a surefire way of getting yourself ejected from the compound. Are you from a local settlement? Czy te pytania mają znaczenie? Jest na pomarańczowe podkreślone. Do all these questions really matter? After all, I help you fight those ferals. You make a fair point.
If I appear suspicious, it's because our mission here has been difficult. Since the moment we arrived in the Commonwealth, we've been constantly under fire. If you want to continue pitching in, we could use an extra gun on our side. Kim jesteście? But I don't like the secrecy. Who are you, really? Seems more than reasonable, if you really want our help. Very well. I'm Paladin Dance, Brotherhood of Steel. Over there is Scribe Halen. Brotherhood of Steel. We're on recon duty, but I'm down a man and our supplies are running low. I've been trying to send a distress call to my superiors, but the signal's too weak to reach them. Sir, if I may. Proceed, Halen. I've modified the radio tower on the roof of the police station, but I'm afraid it just isn't enough. What we need is something that will boost the signal. Our target is ArcJet Systems, and it contains the technology we need, the deep range transmitter. We infiltrate the facility, secure the transmitter, and bring it back here. So what do you say? You willing to lend the Brotherhood of Steel a hand? No time to waste. Let's get moving. Outstanding. Pomogę, ale nie teraz. Paladynie, mój drogi. Nie teraz, bo... Czekajcie, zobaczmy na mapę w ogóle. Jeszcze kawałek mamy. Nie. Wybacz, nie teraz. Mamy jednak inny cel w tej chwili. Przyjdziemy tu, pomogę ci jak najbardziej, ale nie teraz. Teraz chodź Preston, idziemy do Diamond City. Jeżeli tu w ogóle jakoś przejdziemy. Ukończono wsparcie ogniowe. Czy my tu jakoś przejdziemy do Diamond? Żeby kurde żaden szpon śmierci mnie tutaj nie zaatakował, bo nie będzie zbyt miło. Cambridge Polymer Labs. Domyślam się, że nie będziemy mogli przepłynąć. Tak więc zostaje ten most. Ale okej, na razie jest spokojnie. Nie ma tu ani żadnych przeciwników, ani żadnych bandytów, ani żadnych stworów. Więc spokojnie. Wow. Wow, co to są za budynki? Utracona częstotliwość. Odkryto wrak USS Riptide. Gdzie? To? Kto tam jest? Jakiś kundel. No tu ktoś siedzi. Ciekawe, czy to bandyci? Czy jacyś porządni ludzie, chociaż tutaj na porządnych ludzi za bardzo nie ma co czekać. Bo możemy się naczekać. Tam jest jakiś reflektor. O, god donut. Żeby nas tu nikt nie załatwił zaraz po drodze. Oho. Szybki zapis. Kto to kuźwa jest? Ochrona. Super mutant. Boj, super mutancie. Kolejny. Wiesz co, przydałbyś się teraz Preston. Oj mocno z tą swoją snajperą. Więc gdzie ty kuźwa jesteś teraz, pytanie. No świetnie. Wow. Gdzie on jest? Dobra, załatwiony.
To się spodobało Prestonowi? Ja bym chętnie tu wszedł do góry. O, jest. Żeby sprawdzić te supermutanty. Co one tutaj kryją? O, jest jeden. Kapsel. Krótka automatyczna samoróbka, karabin. I tu był gdzieś jeszcze jeden. Tu jest jeden. Przebijająca jakaś deska. Taktyczna lekko samoróbka, karabin. To już wiemy. Mamy. I co? Nic? Dobra, to zajdźmy. No. Tego już przeszukaliśmy. Czy przejdziemy? Dobra. Kim ty jesteś? Okej. Dziękuję za wskazówki. Tu było gdzieś Diamond City, nie? No. Wyżyczka. Ale. Mnie nie bije. O! Dobra, to też mnie nie bije. Okej. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Piper. You want into Diamond City, right? What? Who are you? Shh. Lay along. What's that? You said you're a trader up from Quincy? You have enough supplies to keep the general store stocked for a whole month? You hear that, Danny? You gonna open the gate and let us in, or are you gonna be the one talking to crazy Myrna about losing out on all the supply? Jeez, all right. I need to make it personal, Piper. Give me a minute. Better head inside quick before old Danny catches on to the bluff. You first. Wouldn't have it any other way. No to chodź. Słuchajcie, to jest stadion. I told Sullivan to keep that gate shut. You devious, rabble-rousing slanderer. The level of dishonesty in that paper of yours. I'll have that printer scrap for parts. Ooh, that escapement, Mr. McDonough. Tyrant mayor shuts down the press. Why don't we ask the newcomer? You support the news? Because the mayor's threatened to throw free speech in the dumpster. What newspaper are you talking about? Mine. Public Occurrences. And we're the hard look at the truth. So are you with us or not? Dobra, niech ci będzie. Is one of the foundations of a free society. Oh, I didn't mean to bring you into this argument. Proszę. No. You look like Diamond City material. Welcome to the great green jewel of the Commonwealth. Safe, happy, a fine place to come. Spend your money, settle down. Don't let this muckraker here tell you otherwise, all right? What are you two arguing about, anyway? What do you think? Print lies and everybody's happy. If you print the truth. Was there anything particular you came to our city for? I'm trying to find someone. Trying to find someone? Who? Son. Sean. He's less than a year old. Wait, your son's missing? Oh, you hear that, McDonough?
What's Diamond City Security doing to help this man, huh? This isn't the first missing persons report to come through here, and now we have an infant who's been taken? Don't listen to her. Well, I'm afraid that our security team can't follow every case that comes through. I'm confident that you can find help here. Diamond City has every conceivable service known to man. One of our great citizens can surely find the time to help you. Well, sure. And a mayor of a great city must know everyone. Who can help me? I'm sorry, I don't have time for any more questions. I'm a busy man. Enjoy your stay in our fair city. This is ridiculous. Diamond City Security can't spare one officer to help. I want the truth, McDonough. What's the real reason security never investigates any kidnappings? I've had enough of this, Piper. From now on, consider you and that little sister of yours on notice. Yeah, keep talking, McDonough. That's all you're good for. Hmm, a big Diamond City welcome from the mayor. You feel honored yet? Look, I gotta go get settled in, but, stop by my office later. I have an idea for an article you'd be perfect for. To jest podryw? Historia stulecia. Udaj się do biura Piper. Czy my odblokowaliśmy już Diamond City? Chyba tak, co? Dobra, moi drodzy, tutaj zakończymy sobie ten odcinek. W następnym będziemy kontynuowali podróż, znaczy w zasadzie będziemy sprawdzali miasto, czy tutaj w Diamond City znajdziemy kogoś, kto powie nam cokolwiek o naszym synku. O, jeszcze zobaczymy może jakąś informację, może o nim znajdziemy, czy ktoś go widział kiedykolwiek, czy wie, czy żyje w ogóle, więc przekonamy się, moi drodzy. Także ja wam bardzo, bardzo dziękuję za ten troszeczkę przedłużony odcinek, ale mam nadzieję, że nie macie mi za to za złe. Proszę bardzo, Diamond City, ale będziemy kontynuowali, tak jak mówiłem, w następnym odcinku jutro o tej samej porze. Trzymajcie się, na razie.